Cześć. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki filmik, bo myszkę, którą właśnie widzicie, SPC Gear Lix Plus, mam obecnie około pół roku i postanowiłem nagrać takie moje krótkie przemyślenia, jak ta myszka się sprawuje, czy jest warta polecenia, czy nie. Więc jeśli chodzi o stan wizualny po pół roku, jak sami widzicie, jest to model Onyx White. Słyszałem dużo opinii i czytałem dużo komentarzy, że ten biały kolor może trochę stracić na, że tak powiem, wartości po pewnym czasie. I jak sami widzicie, mogę Was zapewnić, że po pół roku dalej myszka w sumie wygląda jak nowa, jeśli chodzi o kolor, nie ma tu żadnych przerzuceń, więc wszystko jest w porządku. To nawet jak widzicie, logo się zachowało, bo w sumie to nawet to miejsce nie jest jakoś używane przez moje palce, więc nie powinno się wytrzeć, więc to jest też całkiem spoczko. Jeśli chodzi o zabrudzenia myszki w sumie, to te miejsca tutaj po boku, te kratki z lewej i z prawej strony są najgorsze, ponieważ no wiadomo, ręka się poci, więc brud wchodzi tutaj w te krateczki i najlepiej to wyczyścić wacikami do uszu. Co do samej konstrukcji, to zaraz będziecie mogli usłyszeć, co się z tą myszką dzieje, aczkolwiek jak na pół roku, to szczerze mówiąc myślałem, że wytrzyma troszkę dłużej, bo słychać trzaski, jakieś takie lekkie pęknięcia. Ta obudowa tylnia tutaj, ta ścianka na tym łączeniu, tutaj, to zaczęło minimalnie, bym powiedział tak nawet z pół milimetra zaczęło chodzić do tyłu i do przodu, ale nie stanowi to żadnego problemu. Co do samych przycisków, to w sumie działają tak jak działały na początku. W sumie w mojej recenzji, którą zobaczycie tutaj w tym momencie, możecie sobie sprawdzić. W recenzji mówiłem o tym, że rolka trochę piszczy, ona już się wyrobiła w sumie i w ogóle jej nie słychać, więc działa bardzo fajnie. Przyciski też, tak jak wspomniałem wcześniej, działają spoko. Jedyny problem właśnie jest z tymi zabrudzeniami tutaj i tutaj, ale nie wpływa to na działanie myszki w żadnym stopniu. Ja w każdym razie nic takiego nie zauważyłem. I tutaj czasami zbiera się kurz właśnie z tej strony z przodu i tutaj z tyłu. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o LEDy, LEDy działają bez zarzutu. Ja mam w tej chwili taki steady white włączony. Słabo go widać, bo mam tutaj właśnie lampę na myszkę, żebyście dobrze widzieli. Ale wygląda to całkiem spoko. Ja może jeszcze sobie włączę taki tryb kolorowy. Także chwilka. Play. Dobra. Nie wiem, czy to będzie widać. A, tam możecie zobaczyć, że sobie tak śmigają te kolorki, więc jest wszystko spoko. Aha, jeśli chodzi o ślizgacze spód myszki, no to też właśnie tutaj ta podstawa w tym miejscu lekko wchodzi do środka, znaczy wchodzi, no tak troszkę się ugina, ale to też w sumie nie ma zbyt wielkiego znaczenia. No i tutaj koło ślizgaczy w tych takich rowkach malutkich, nie wiem, czy moja kamera tego nie złapie za bardzo, ale tutaj są takie rowki wokół ślizgaczy. No tutaj się zbiera troszkę brudku, ale to też nie ma wpływu na ślizganie się myszki, bo ona w sumie ślizga się tak jak przy zakupie, przy otworzeniu pierwszy raz. Co do samego kabelka, to jest super. Tak jak z nowości, jest może trochę zabrudzony tam w jednym lub w dwóch miejscach, ale też w sumie działa bez zarzutu, nie plącze się, jest nadal tak samo lekki. Tak samo tutaj w tym miejscu. W mojej recenzji Gloriousa wspomniałem, że ten kabel miał problemy. On już został naprawiony i nowsze modele Gloriousa nie mają tego problemu. W SPC Gear chciałem tylko wspomnieć, że nie miałem problemu z kablem wcale, więc ani razu nie rozłączył. A co do samego dźwięku klikania myszki, no to jest tak samo, ale żebyście mogli sprawdzić, to ja może teraz przybliżę mikrofon i w sumie pożegnam się już z Wami, bo tylko taki krótki filmik dzisiaj chciałem nagrać, żebyście wiedzieli, czego spodziewać się mniej więcej po pół roku. Także zaraz usłyszycie, jak ta myszka klika i te trzaski, o których wspomniałem wcześniej, może mikrofon wyłapie. Więc jeśli podobał wam się taki krótki materiał, no tak zwykle łapka w górę, jeśli nie to łapka w dół, dajcie suba oczywiście, a ja już się z wami żegnam i posłuchajcie sobie SPC Gear Lix Plus.